mam 80 lat i w mojej pamięci do końca moich dni pozostaną niezatarte wspomnienia z dzieciństwa. Dom mały drewniany, przy którym wczesną wiosną siedziałam z rodzeństwem i grzaliśmy się w słońcu. W domu utkwiły mi w pamięci drewniane belki. Na jednej z nich wisiały małe wianuszki plecione z kwiatów. Robiła je starsza siostra Irenka, która odeszła mając 6 lat. Dobrze pamiętam młodszą siostrę, którą zabawiałam małą piłeczką robioną ze szmatek. Niestety, ona też odeszła mając 2 lata. To wszystko wydaje mi się, jakby było snem. Na Wielkanoc wszystkie domy były malowane na biało. Było jak w bajce, dużo kwiatów i zieleni. Pewnego dnia był już zachód słońca, gdy najstarszy brat wrócił z lasu i dał mi gałązkę, na której wisiały czarne jagody. Opowiadania mamy dowiedziałam się, że ciężko zachorowałam i długo leżałam w łóżku. Po chorobie uczyłam się chodzić, trzymając się ściany. Pamiętam, że jacyś ludzie ubrani w mundury zabierali ojca. Było strasznie. Wszyscy płakali i mama krzyczała. Wrócił po 3 latach. Odnalazł nas już w Polsce. Takie było moje dzieciństwo. Teraz mam już dobrze, ale czasu już za mało zostało, aby cię weselić, cieszyć życie. Mój dziadek, Ryszard Serweciński, urodził się w 1935 roku w Woli Będkowskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wieruszowie uczęszczał do gimnazjum w Kępnie. Niestety jest to okres, do którego niełatwo jest mu wracać wspomnieniami. W wieku 16 lat był represjonowany i aresztowany przez UB w Wieluniu za powiązania z organizacją młodzieżową oddziału Kometa Błyskawica, którego był dowódcą. Został uznany przez władze komunistyczne wrogiem klasy ludowej i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. Przybył na ziemię lubuską do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie ukończył Państwowe Liceum Felczerskie, którego nakazem pracy został oddelegowany do pracy w Szpitalu Wojewódzkim w Sulechowie, w Lenicy, skąd ostatecznie przywędrował do Słup. W 1956 roku poślubił babcię, Krystynę Babi, którą wspólnie wychowali dwie córki i syna. Sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu na ukończenie studiów, które rozpoczął na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1959 roku do emerytury pracował w przychodni w Cybince jako starszy felczer. Z chwilą, gdy przeszedł na emeryturę, rozpoczęła się jego przygoda z pisaniem wierszy. Tak trwa do dnia dzisiejszego. Jak trudno to wytłumaczyć, po co to wszystko piszę? Komu będą potrzebne moje wiersze mizerne? Ale przez to pisanie życie staje się inne. Czasem jestem daleko, bardzo młoda i mała, a czasami zbyt blisko, zagubiona i stara. Ja o rozgłos nie zabiegam ani o wawrzyny. Myślami często w przód biegam. Obserwuję ludzi, czyny. Siebie często analizuję. Myślę, wiele mi brakuje. By pisać wielkie utwory, rymów mam zasób spory. Starałem się być ostrożny. Unikałem większych usterek. W miarę byłem pobożny. Pałem skąd wieje wiaterek. Różni różnych różnie oceniają, to kwestia ich poziomu. Jeśli kwalifikacje mają, to nie będzie gromu. Jeśli ktoś miał szacunek, wszystko u niego grało. Wybierał właściwy kierunek.
to idzie przez życie śmiało. Życie wierszem pisane nie zawsze było usłane różami. Wojna, a po wojnie podróż w nieznane. Podróż życia. Tłumy ludzi stojących pod gołym niebem, strugi deszczu spadające na nich. Ci ludzie czekają na wagony, które powiozą ich w polskie strony. Dzieci bardzo płakały, bo jeszcze nie rozumiały, co tak naprawdę się dzieje, że domy opuszczamy i w nieznane wyjeżdżamy. Wagony towarowe podjechały, ludzie jak obłąkani krzyczeli i różne rzeczy pakowali. Mama na rękach trzymała siostrzyczkę kilkudniową i strasznie rozpaczała, że sami wyjeżdżamy, bo tato został w niewoli. Ta podróż była straszna, jedzenie bardzo ubogie. Duszony chleb i trochę picia, nie było wody ani do mycia. Chwilami słychać było straszne huki. Na niebie ukazywał się ogień. Pociągi wlokły się, stawały w szczerym polu, ludzie wysiadali, ogniska zapalać, coś do jedzenia podgrzewać. Po kilkunastu dniach wreszcie radość, Polska. I tak zaczęła się znowu tułaczka. Na stacji czekały na nas wozy, które rozwoziły ludzi po różnych miejscowościach. I tak zaczęło się życie na polskiej ziemi. Było straszne ubóstwo. Brakowało wszystkiego, ale chwilami byliśmy szczęśliwi. Tak życie dobiega końca. Jechali przez wielki step. Jechali przez wielki step wśród kwiatów i zieleni. Niejednego on urzekł, wieloma barwami się mieni. Step bezkresny i zielony, nie ogarniesz jego wzrokiem. Często mgłami otulony, jesteś pod jego urokiem. Nieprzetarte na nim drogi, trzeba samym je torować. Drzewostan jest ubogi, po gwiazdach się orientować. Kiedyś ścieżki wytyczone szybko nań pozarastały, rzeki słabo zaznaczone, szlaki wodne wskazywały. Wśród wyrosłych traw i krzewów zwierz zostawił swoje tropy, prowadzące do rozlewów, także i w gęste wykroty. Na tym stepie, na szerokim, wiatr swoje harce wyprawia, wieje przodem, także bokiem, tumany pyłów znawia. Step jest rajem dla zwierzyny, wykarmia latem całe stada. Sianem karmi w czasie zimy, z tego cieszy się gromada. Thank you.
Rodzice, nawet gdy nie ma ich już przy nas, zawsze są obecni w naszych myślach, wspomnieniach. To dzięki nim tak chętnie wracamy do czasów dzieciństwa. Pamiętam moją mamę, jak ciężko pracowała. I w dzień długi, słoneczny, jak z pola zmęczona wracała. Lubiła chodzić boso, nie patrząc na swoje zdrowie. Często się uśmiechała, bo dobre serce miała. Dzieliła się z ubogimi nawet kawałkiem chleba. Myślę, że Bóg ją wynagrodził i dał jej skrawek nieba. Mojej mamie kochanej wiersz poświęcić pragnę. Ja, syn jej kochany, dziękuję jej ładnie za trud włożony w wychowanie, za czas nam poświęcony, za jej nocne nad nami czuwanie, za posiłek do tornistra włożony, że nigdy nie byłem głodny, jedzenia nam nie brakowało, miałem zawsze but wygodny, ubrany byłem jak należało. Za pierwsze nauki nam dawane, za książki, zeszyty, do nauki nas nakłanianie, za niepotrzebne zgrzyty. Wiele zachęt ze strony mamy nakłaniała nas do pracy, że właściwe podejście do życia mamy, że nie jesteśmy łapserdacy. Dlatego prosimy o wybaczenie, jeśli coś niewłaściwego było. Dzielą nas dziś mroki i cienie. Nam zawsze było miło. Pewnego popołudnia ze starszą siostrą Olą poszliśmy do wujenki na wieś pogadać nieco. Mile nas przywitała, chlebem poczęstowała, ale po krótkiej chwili drzwi się otworzyły. Pamiętam mężczyznę chudego i skromnie ubranego. Dziewczyny, ojciec wasz wrócił, wujenka zawołała. Dalej niewiele pamiętam, jedziemy z całą rodziną, aby przywitać się z mamą. Mama na nas patrzała i ręce załamała. Złapała tatę za szyję, nie wierząc, że on żyje. Wszyscy rzewnie płakali, że po latach rozłąki znów się razem spotkali. Nie ma jak u mamy, którą my kochamy. Każdego pocieszy i z pomocą śpieszy. Każdego nakarmi ze szkoły czy z armii, pobawi wnuczęta, o wszystkim pamięta. Mama do każdego dobre słowo powie, spokoi niejednego w gestach i mowie. Najsmaczniejsze posiłki u mamy zajadamy, cenimy jej wysiłki, bardzo ją kochamy. Kiedy od niej wyjeżdżamy, to na pożegnanie zawsze coś otrzymamy. Takie jest serce mamy. Przez długie wszystkie lata tyle się uzbierało, bo mojej już siwej głowie trochę się pomieszało. Pamiętam, jakby przez mgłę domek mały drewniany, który co rok na Wielkanoc był ładnie malowany. Przechodzi mi jeszcze przez myśl dzień zachodzącego słońca i brat mój starszy kochany, jak mi gałązkę wręcza. Była to mała gałązka, a na niej czarne jagody, a wyglądały tak pięknie, jak łzy lecące. Płynie rzeka za kolami, nurt unosi fale. Płynie rzeka meandrami, płynie ona stale. Rzeka nasza, miła rzeka, jeśli nie wezbrana, nurt wyraźnie nam ucieka, płynie wciąż ta sama. Dokąd płynie nasza rzeka, gdzie ją prąd unosi? Tam na nią morze czeka, o wodę słodką prosi. Płynie, płynie aż do morza, wieści po drodze zbiera. Słodką wodą, kiedy może,
Słone morze wspiera. Toczy ona swoje wody, czyste i zmącone, pokonuje różne przeszkody, zmywa miejsca zaśmiecone. Niech zabiera nasze troski, nasze zbędne sprawy, poniesie nurt bez troski, dalekie wyprawy. Niech wędruje w świat daleki, za morza i oceany, niechaj wody, czyste cieki, zdobią świat nam znany. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną łódki gwiezdnej flotyli. Nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Przyszedł czas na wielką miłość, czas, kiedy serce szybciej i mocniej bije, kiedy niebo jest bardziej błękitne i ptaki piękniej śpiewają. Wracam często pamięcią do dnia ślubu mojego, suknię długą z welonem dla mego ukochanego. Moja starsza bratowa do ślubu mnie ubierała, nie miałam nawet lusterka, w którym bym się widziała. Dzień był chłodny, wietrzny, pełno gości dookoła. A na dużym podwórku
na nas bryczka czekała. Zaprzężona w dwa konie, siwe, piękne i młode, które miały na szyi grzywy czarnej dłoni. Było słodko i pięknie, kwiaty, śmiechy dokoła. Teraz kolce choroby, no i pustka dokoła. Kiedy trzymam twoją dłoń, trzymać pragnę jak najdłużej. Pragnę cię przytulić doń, niech ociepla moją skroń. Chcę najdłużej z tobą być, pragnę ciebie adorować, szczęściem i miłością żyć, pozwól tobą się zajmować. Kiedy jesteśmy razem, czas nam szybko ucieka. Świt jest tego wyrazem, jasny dzień nas czeka. Daj na drogę całusa, słodkiego jak miód, który serce porusza, tęskniące do twych cnót. Odejść muszę, kochana, nim ukażą się zorze. Będę tęsknił od rana do wieczora w pokorze. Byłam bardzo młoda, kiedy mnie porwałeś i o moich latach całkiem zapomniałeś. Przez 8 miesięcy mieszkałam u brata, choć dla mnie to nie była przyjazna chata. Ty całymi dniami w pracy albo w polu pracowałeś ciężko, by nie zaznać głodu. Wreszcie doczekałam swojego mieszkania. Gołe, brudne ściany, ni żadnego spania. Po kilku miesiącach urodziłam syna. Była radość wielka i wielka pierzyna. Wnet się obejrzałam, jak piątkę ujrzałam. Cały dzień sprzątanie, a w nocy czuwanie. Nie zostało czasu na nasze kochanie. Teraz ciebie nie ma. Dzieci wyszły z domu, a ja piszę wiersze, nie mówię. Życie nasze to nasza przygoda. Ja pokrótce ją opiszę. Przebiegała jak każda pogoda. Jeszcze do dzisiaj ją słyszę. Była ładna, gustownie ubrana, w seledynową, obcisłą sukienkę. To jest moja ukochana. Wiedziałem, poproszę ją o rękę. Parę słów, znajomość zawarta, chodziliśmy za sobą oczami. Myśl moja do niej wracała uparta. Najlepiej czuliśmy się sami. Niedługo ze sobą chodziliśmy, w krótkim czasie my się pobrali. Młodzi w życie wchodziliśmy, trudności razem pokonywali. Trójkę dzieci światu żeśmy dali, wykształcili tak jak tylko mogli. Z trudnościami też się borykali, które razem wspólnie przemogli. Obowiązki swoje spełniliśmy, dzieci nasze wykształceni ludzie. My starszego wieku dożyliśmy, myślimy, jakoś nam pójdzie. Miło, że dzieliło serce mi.
Miłość, piękny, cudowny czas, następnie przychodzi czas zadumy. Jak szybko przeminął czas, kiedy byliśmy młodzi. Serce biło nam szybciej, teraz nam nic nie wychodzi. Dni stają się smutne, ręce jakieś sztywniejsze, w piersiach brakuje powietrza i kroki powolniejsze. A to się tak nazywa. Na starość lekarstwa nie ma. Dzień za dniem mijają, bardzo szybko płyną. Nigdy nie odpoczywają. Czas jest tego przyczyną. Czas ma stałą prędkość, według której płynie. To jego przeciętność, godzina po godzinie. Bardzo często słyszymy, nie mieszczę się w czasie. Przyczyny się dowiemy przez korki na trasie. Te spowolnienie jest spowodowane naszą podeszłością. Jaśniej powiedziane przyznaję ze starością. Starość zwalnia nasze czyny, coraz więcej dolegliwości. Różne są tego przyczyny, to nas bardzo złości. Czas dyktuje swój rytm, którym my żyjemy. Bywa, że słyszymy zgrzyt, nim się nie przejmujemy. Niektórzy pytają, co się z nami stanie. Różni różnie odpowiadają. Jaka prawda, kto wie. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale świat powinien wiedzieć, że nie ma nigdzie na świecie naczynia, które łzy zbiera. I żaden naukowiec nie pomyślał o tym, że być może z tych łez zrobiłby coś potem. Może cudowny różaniec dla zbłąkanego wędrowca albo krople na serce dla chorego starca. Thank you.
Sybinka, miejsce, gdzie czasem płyną łzy, ale też miejsce, gdzie spełniają się sny. Mając 18 lat, wyjechałam z mężem w świat i znalazłam miejsce swoje tu w Cybince, w wiosce małej. Było cicho i spokojnie, wolne ścieżki, wąskie drogi, kilka sklepów, stara szkoła, jakiś lekarz i apteka, no i człowiek czeka. Przeminęło lat wiele, teraz mamy miasteczko, z roku na rok pięknieje i nie mogę uwierzyć, co naprawdę się dzieje. Szerokie ulice, ścieżka rowerowa, a obok zakwitnie lawenda fioletowa. Fontanny o zmierzchu dodają uroku i można posiedzieć na ławce o zmroku. Nowoczesna szkoła zaprasza i woła. Pan burmistrz rozmyśla, co jeszcze brakuje, jaką niespodziankę nam jeszcze szykuje. Ile tego już zrobiono, że wyliczać tu nie muszę, bo się przy tym trochę wzruszę. I ostatnie słowo moje. Tu zostawię serce swoje. Cybinka to miasto nasze, na ziemi lubuskiej położona. Każdego turystę zaprasza, każdemu spodoba się ona. Wielu miesiącami jechało z odległych świata stron. Z inwentarzem się podróżowało. W Cybince znaleźli swój dom. Na końcowej stacji ich wysadzono, dobytkiem ich całym. W jej okolicy ich zasiedlono, często z frasunkiem niemałym. W Cybince stawiali pierwsze kroki, także w całej okolicy. Poznawali jej różne uroki, także całej zachodniej dzielnicy. W Cybince dochodzili ładu, odnajdywali zagubieni siebie, często oderwanych od składu, przeżyli o wodzie i chlebie. Tutaj nas zagospodarowali, dali domy i pola. W Cybince żeśmy pozostali, taka najwyższego wola. Z nas wyrośli nowi Lubuszanie, to nasze wnuki i dzieci. Ród ten tu zawsze pozostanie, dla nas ten czas szybko leci. Przyszła jesień. Mówi się o jesieni życia. Ale czy jesień musi być smutna? Jesień to czas zbiorów. Jesień jest szalona, kolorowa i wesoła. A pomaga nam w tym klub seniora. W naszym klubie zamieszanie szykuje się grillowanie. 8 sierpień. Dobra pora, od południa do wieczora. My się nigdy nie nudzimy. Ma przyjść burmistrz w odwiedziny, ale troszkę tremy mamy i kieliszki pochowamy. A pan burmistrz zna te żarty, może zagrać z nami w karty. W naszym klubie ostatki były. Tak się seniorzy świetnie bawili. Tyle energii się nazbierało, że ciągle tańca jest nam za mało. Były kółeczka i przeplatańce, jakieś chodzone i przytulańce, trochę wierszyków, no i śpiewanie, a o 22:00 było pożegnanie. Jeśli chcesz odmienić swoje życie, zapisz się do klubu seniora. W nim czas spędzisz należycie. Wiedz, to właściwa pora. Spotkasz w nim takich jak ty. W klubie znaleźli swoje miejsce. Nie bądź nadąsany, zły, czekając na swe odejście. Powspominacie dawne czasy, na spacer pójść w bliskie lasy, czy
przy kawie lub herbatce, czas upłynie wam na gadce. W klubie można pograć w gry, w szachy lub warcaby. Karty także zagrasz ty lub posłuchasz mądrej rady. Razem się pobawimy na urządzonym nam balu, wspólnie poucztujemy na wesoło i bez żalu. Halo, komu się tak spieszy o tej porze? Ojej. Halo? Halo, no jestem, halo. Słyszę w słuchawce głos ma bardzo męski, który mnie trochę peszy. I bez dłuższego zastanowienia wymieniam z nim adresy. I po miesiącu dostałam list. Byłam bardzo szczęśliwa. I choć minęło tyle lat, przy mnie go jeszcze nie ma. Czekam znudzona, zawiedziona. Ciała mi trochę przybyło. I myślę sobie, jak się pojawi, no dam mu prosto w ryjo. Co za łajdak, jak mnie mógł tak zrobić? Dobranoc państwu. W dolinie przy młynie bystra rzeka płynie. Młyńskie koło obraca, w młynie wre praca. Ładna dziewczyna siedziała koło wodospadu pieniącej się wody. Odbicie swe ujrzała, mija czas jej urody. Jak ten czas ucieka, uciekają lata, miły na nią gdzieś czeka, tęskni do jej urody. Zamyśliła się dziewczyna, kiedyś ładną była. W domu była jedyna, młodość się skończyła. Nie smuć się dziewczyno, los nami kieruje. Nie jesteś jedyną, twój miły po świecie wędruje. On myśli o tobie, do ciebie powróci. Usiądziecie przy stole, miłosną pieść zanuci. Znajdziecie swe przeznaczenie, zarówno ty i on. Usłyszycie weselne pienie, radosny, weselny dzwon. Życie to ciąg zdarzeń, przez los wyznaczony. Przeznaczeń, marzeń, czasem określony. Kochana mamo, na pewno nie wiesz, dlaczego tu jestem, ale 48 lat temu, kiedy miałam 11 lat, ty mi pomogłaś, aby mój wiersz znalazł się w tak wydanej książeczce. Został wydany w Słubicach w 1973 roku. Dzięki tobie spełniłam też swoje marzenia. Też piszę wiersze, ale chowam je pod poduszkę. A dzisiaj bardzo cię proszę, przeczytajmy ten mój wiersz. Mając 11 lat, nie mam okularów, choć muszę już mieć. Może mi pożyczysz. Ja ci pomogę. I takie drobne. Tego w mikrofonie nie. Nasza ojczyzna, Polska Ludowa, szczyci się tobą, Warszawo, bo przeżyłaś walki i troski, lecz się dźwignęłaś z ruin i gruzów. Każdy zakątek teraz jest piękny, każda ulica szeroka i długa, zbijają się w chmury wieżowce i pałac kultury, dar bratniego narodu. Warszawo nasza, wyglądasz ładnie, wieczorem i rano każdy Polak cię kocha, podziwia, zwiedza muzea, parki, teatry. Spokojnie ludzie pracują, uczą się w szkołach dzieci, nikt nie zakłóci spokoju,
i ognia nie roznieci. Dziękuję. To ja przeczytam. Małgorzata Mrozowska, Cybinka, lat 11. I co ty na to, Mariolko? Familiadę zaczynamy. To teraz, dziadku, nie odmówisz mi powiedzenia wspólnego wiersza, którego nauczyłeś, jak miałam 6 lat. Byliśmy na rybach w Biskupicach Starych. Ryb nie złowiliśmy, ale wiersz do tej pory pamiętam. Pan Jacenty. Powiedz pierwszą zwrotkę. Pan Jacenty. Wzrost wysoki, nieco krępy, trzy naszywki na rękawie. Wszędzie znany pan Jacenty, gimnazjalny stróż w Warszawie. Mundur w łatach, ale czysty, oszczyżona głowa siwa. Pód żołnierski za maszysty, tylko mina za poczciwa. Węgrów chwali, tęgie chwaty, pełne ognia i ochoty. Z nimi zdobył trzy armaty, poszczał w boku medal złoty. Dziś nas od na stare lata, z miotłą w ręku zamiast dłoni, w korytarzy kurz zamiata i na każdą pauzę dzwoni. Aż nas nagle umilkł dzwonek ranny, otwieramy drzwi do chaty, nad nim obraz Marii Panny, stary pałasz z dom pokryty.